bardzo dobry występ, wygrana Unii Baxu, chyba nic więcej nie trzeba. No, cieszę się, że wygraliśmy, że tak powiem, może nie moja, ale drużyna PHA cała na swoim poziomie i dlatego był taki wynik, nie inny. To był waszym sprzymierzeńcem? Znaczy nie, bo to przecież, no dzisiaj się okazaliśmy, że byliśmy lepsi, choć Zielony Górzan, lepiej to nam wszystko pasowało ze startu i w polu to było widać w czasie zawodu, w czasie meczu. Zaskoczeni byliście trochę tą łatwością, z jaką wygrywaliście biegi? Znaczy, to się tylko wydawało, że jest łatwo, ale każdy bieg był ważny dla nas. No i przede wszystkim z biegu na bieg odjeżdżaliśmy, że tak powiem, Zieloną Górzan. Punktów coraz więcej zdobywaliśmy i cóż, no cieszę się z tego, że wygraliśmy. W tym tygodniu wraca Grand Prix, z jakimi nadziejami jedziesz do Pragi? Znaczy, zanim jeszcze do, na pewno w sobotę mam Grand Prix, ale przede wszystkim mam Szwecję, mam tutaj półfinał Mistrzostw Polski w Zielonej Górze w środę i dopiero na, że tak powiem, na Grand Prix Czech jadę do Pragi. No zobaczymy, no chciałbym przede wszystkim dobrze się zaprezentować, niż, lepiej niż w karcie. Kontuzja chyba już nie ma śladu? Nie, to widać, że już nic nie dolega, także na pewno się tylko teraz psychicę, żeby poukładać to wszystko i żeby się z najlepszymi wygrywać.